Cześć, tutaj Michał z kanału Roślinny Chawek. Witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Pierwsza rzecz, którą musimy sobie wyjaśnić. Dlaczego klęczę przed wyspą kuchenną? Klęczę przed wyspą kuchenną, bo nie chcę mi się co chwilę przestawiać aparatu, a tutaj będzie się dzisiaj najwięcej działo, więc lenistwo, wielki mózg. A teraz przejdźmy może do tego, czym w zasadzie dzisiaj będziemy się zajmowali. Dzisiaj będziemy zajmowali się robieniem masła orzechowego, bo jak mogliście ostatnio zauważyć na moim Instagramie, zrobiłem pierwszy raz swoje własne masło orzechowe i mi się spodobało. I teraz zamierzam zrobić 3 różne masła orzechowe, bo jest to bardzo, bardzo prosta rzecz, którą myślę, że każdy będzie mógł sam w domu zrobić. Każdą partię tak naprawdę będę przygotowywał w takiej formie, że najpierw podpiekę, uprażę w zasadzie wszystkie te orzechy. Mniej więcej na każdą porcję, która będzie się potem znajdowała w takim słoiczku, wychodzi mi jedna blacha orzechów, więc każdą blachę przed przygotowaniem masła orzechowego będzie trzeba trochę podpiec, podprażyć, po to, żeby puściły trochę oleju, żeby były łatwiejsze do zblendowania i żeby generalnie smakowały trochę lepiej. W temperaturze 180 stopni będziemy je piec. W zależności od orzechów to ten czas może być troszeczkę różny. Tak naprawdę trzeba obserwować, kiedy zaczynają się rumienić. Ja wtedy je wyciągam, bo lepiej mieć trochę niedoprażone te orzechy niż je przeprażyć, bo wtedy smakowo jest już średnio, no i to masło orzechowe staje się troszeczkę gorzkie, a tego tutaj oczywiście osiągnąć nie chcemy. Bierzemy się za pierwsze masło orzechowe, co nie? Dobra. Słyszeliście ten dźwięk? To dźwięk, że nagrzał się piekarnik. O! To teraz bierzemy to, pyk, wsadzamy do piekarnika. Czas zacząć naszą wielką przygodę. Widzę dym! Ale pachną pięknie. Ja jako człowiek w prawdziwym duchu Zero Waste będę używał tego jeszcze raz przynajmniej. Orzechy tutaj, a w międzyczasie szybciutko lecimy z tym. Orzechy laskowe trochę dłużej się prażą, bo te trzymałem mniej więcej 9 minut w piekarniku i są już takie ładnie pachną, już ten olej trochę puścił. Orzechy laskowe mniej więcej z 15 minut trzeba będzie, potem dać im jeszcze trochę odsapnąć, żeby ściągnąć z nich te skórki, które powodują, że mogą powodować, że masło będzie gorzkie i będzie takie czanki. A ja lubię, jak jest płynne. Odpalamy tę bestię. Generalnie zaczynamy od tego, żeby to parę razy populsować, żeby one się trochę rozpadły, te orzechy, po czym niech to sobie chodzi i co jakiś czas zatrzymujemy, jeżeli dużo zbierze się nam na ściankach i z tych ścianek po prostu ściągamy i niech to się blenduje aż do momentu konsystencji takiej, jaka by nam najbardziej pasowała. Nie wiem, na ile będzie mnie słychać w tym ogromnym hałasie, ale dochodzimy do momentu, w którym cała ta masa zaczyna się zbierać w taką jedną większą bryłę. Jak ona się zbierze w taką jedną większą bryłę, dobra, zamknijmy to, bo tutaj wylatują rzeczy, to będzie już znak, że jesteśmy blisko momentu, kiedy zaczną puszczać oleje i coraz bardziej płynne będzie się to robiło. Najpierw pewnie uformuje się z tego taka kulka. Właśnie, już widzicie, pojawiła się kulka. Co on mówi? On wie, co robi. Pierwszy raz na tym kanale. On wie, co robi. Teraz to jest ten moment, kiedy ja tutaj wrzucę jeszcze trochę soli. Bo wiecie, żeby troszeczkę więcej, znaczy nie będzie jej dużo, dam z 2 szczypty może. Dobra, moi drodzy, to jest chyba mniej więcej to, na co liczyłem. Nie jest to taki full płynne masło orzechowe, bo na takie coś to byśmy czekali 100 lat, ale no, patrzcie na to, jest oleiste. Jedna rzecz, którą muszę zrobić, to minęło mniej więcej tyle czasu, żeby wyciągnąć nasze kolejne orzechy, ale z tymi orzechami postąpię trochę inaczej, bo te orzechy wrzucę do miski. Wrzucę do jakiejś miseczki po to, żeby troszeczkę ostygły, a ja w międzyczasie wrzucę ostatnią już partię orzechów, tym razem tych mieszanych. Co, myślicie, że ja nie użyję jeszcze raz tego samego papieru? To zostawiamy. Teraz tak.
Jakie orzechy będziemy chcieli do tego trzeciego? Zaraz przelejemy to. Oczywiście nie będzie nic robione jednocześnie, bo to by było zbyt piękne. Dajemy sobie trochę nerkowców. Dajemy sobie trochę orzechów włoskich. Tych nerkowców zaraz będzie prawdopodobnie najwięcej, bo one jakby będą nam tutaj głównie robiły smak. Dodamy sobie troszeczkę orzechów brazylijskich. Ja tutaj ich mam troszeczkę, to znaczy z 6, z 7. Tyle akurat było. I dodam też parę migdałów. Może trochę więcej. To będą składniki na nasze ostatnie masło orzechowe. A mianowicie na masło mieszane, więc to też dajemy do piekarnika i to będzie nam się robiło mniej więcej z maksymalnie 10 minut, ale myślę, że bardziej koło 6-7 minut, dlatego że nerkowce dosyć szybko dochodzą, migdały również, więc nie będziemy chcieli za bardzo szarżować. Jest i ono. Jest na tyle płynne, że samo z siebie nie spłynie. Ale jest tłuściutkie. Ale dzisiaj chyba wyszło mi go trochę mniej niż ostatnio. Oh. Tyle wybrałem, moi drodzy. Wyszło trochę ponad pół słoiczka. Pyk. Myślałem, że będzie więcej, ale z drugiej strony właśnie miałem mniej orzechów niż przewidywałem, że użyję. No ale cóż, zaraz to przetestujemy w smaku. Zróbmy szybko test. Ja tutaj jak wsadzę ten, generalnie jak sobie tak pomieszam, to robi się trochę takie bardziej, że tak powiem, twarde to masło, ale z doświadczenia mogę powiedzieć, że jeżeli poleży nawet jeden dzień, oczywiście trzymamy to na zewnątrz, nie w lodówce, to robi się trochę bardziej nawet płynne, po tym jak ostygnie. Ale super. To masło orzechowe oczywiście się nadaje na kanapki, z dżemem chociażby. Nadaje się do smoothie wszelakiego rodzaju, zwłaszcza z bananem na przykład, z białkiem. Super sprawa. Koniecznie musicie wypróbować. Pierwsze zrobione. Podczas gdy my tu sobie tak ładnie gadaliśmy, to zrobiły mi się już ostatnie orzechy. Ale piękny zapach. Patrzcie na to. Dobra, kolejne x minut blendowania przed nami. Dobra, moi drodzy, to jest to. To już jest to. To jest efekt, jaki chciałem osiągnąć. Mamy tego typu masło, bardzo ładne, pachnie przepięknie orzechami włoskimi, głównie orzechami włoskimi, one się tutaj najmocniej przebijają, ale muszę uważać, żeby tego nie wylać. O mój Boże! Wasze zdrowie! Ja teraz nie żartuję. To jest najlepsze masło orzechowe, jakie jadłem w swoim życiu. Jadłem masło z nerkowców. Jadłem masło zwykłe orzechowe. Jadłem masło migdałowe. To zostawia je po prostu wszystkie w tyle. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten słoik nie przetrwa do jutra. Dobra. Ostatnie. To już trochę wystygło. Generalnie plan jest taki, żeby wziąć to i troszeczkę obłupać z tych skórek. One generalnie powinny odchodzić dosyć same z siebie. Jak widzę, w sumie w większości tak jest. Jeżeli oczywiście jakieś skórki nam tutaj zostaną, to się świat nie skończy. No, jestem z powrotem. Rzucamy z powrotem orzechy. No i tutaj sposób postępowania oczywiście podobny jak w poprzednich tych, tylko że
Najpierw robimy to, po czym dodajemy trochę kakao. Smakujemy i jeżeli jest potrzeba, to dodajemy syropu klonowego. Miejmy nadzieję, że nie będziemy potrzebowali takich rzeczy. No, dobra, to niech się robi. A ja w międzyczasie dodaję kakao. Faktycznie trzeba będzie to potraktować syropem klonowym, żeby nadać temu trochę słodyczy. No i zobaczmy. Bo to nam się zaczęło zrobić takie ciasto trochę nawet. Takie brownie. No. Syrop klonowy zrobił robotę. Nie jest to oczywiście taka full Nutella. Nie jest to aż tak słodkie jak Nutella. Generalnie, jeżeli lubicie bardziej słodkie rzeczy, to musielibyście sobie to trochę bardziej dosłodzić. Może też czymś innym niż... na przykład syropem klonowym. Jakiekolwiek słodziki tam preferujecie. Ale dla mnie to już jest wystarczająco słodkie. Jest git. Nie jest płynne. Przez to dodanie syropu klonowego to przestało być płynne. Ciekawe w ogóle. Spójrzcie na to. Możemy to troszeczkę pomieszać. Ale nadal jest dosyć twarde. Strzelam, że dla większości będzie to za mało słodkie, ale dla mnie wydaje się być w sam raz. Podsumujmy szybko. Dzisiaj zrobiliśmy trzy masła orzechowe i wszystkie trzy są, wydaje mi się, całkiem fajne, z czego pierwsze nadaje się jak najbardziej do szejków proteinowych czy do chleba z, na przykład z dżemem. Ale by było! Jest też zdecydowanie najprostsze do zrobienia, no bo wystarczą nam orzeszki ziemne i heja. Drugie, ten potwór. Coś wspaniałego. Nadaje się do tych samych zastosowań, do których to pierwsze masło orzechowe, ale to dodatkowo smakuje tak, że mógłbym jeść po prostu z tego słoika i byłbym szczęśliwym człowiekiem. Oczywiście wymaga to trochę droższych orzechów, ale my God, to jest zdecydowanie najlepsze masło orzechowe, jakie jadłem w swoim życiu. A nie spodziewałem się, że będę tak mówił o maśle orzechowym, które zrobiłem sam, więc to też o czymś świadczy. No i trzecie, to jest nasza pseudo-Nutella, która trochę nie jest Nutellą. Tak jak mówiłem, można by było tu dodać jakiegoś mleka, ewentualnie coś pokombinować. Albo robić to na przykład z czekoladą, a nie z kakao. Ale jak dla mnie jest to naprawdę spoko alternatywa, bo mamy tutaj tak naprawdę orzechy, mamy tutaj kakao, jest trochę jakiejś słodyczy, w moim przypadku z syropu klonowego, u Was może to być coś innego. Więc jest to słodkie, bez przesady, ale jest naprawdę smaczne i wydaje mi się, że na kanapki jak najbardziej w porządku, bądź na przykład do jakiejś owsianki. Do szejków też będzie się to na pewno nadawało. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie też subskrypcję. Ja co jakiś czas postaram się wrzucać jakieś takie rzeczy, które można w prosty sposób zrobić w swojej kuchni, jak na przykład te masła orzechowe. U mnie to zajęło trochę dużo czasu, ale jakby przez to, że robiłem trzy naraz, a nie, że robiłem tylko jedno. Wejdźcie to rzeczywiście na moją stronę roślinnychawek.pl, wejdźcie też na mojego Facebooka, Twittera czy Instagrama, wszystko jest ukośnik roślinny chawek. No i co? Widzimy się w następnym filmie, w następnym wideo, w którym... jeszcze nie wiem, co będzie w następnym wideo, ale zapraszam oczywiście do oglądania. A tymczasem się z Wami żegnam. Cześć!